Team Deathmatch. Cześć, z tej strony Luke, witam was ponownie w Call of Duty Ghosts. W tle mam dzisiaj dla was gameplay z mapki Termor. Jest to TDM i ja gram sobie tutaj Emtarem X, którego kompletnie nie doceniałem. Jest to goły Emtar, a sprawdza się naprawdę zajebiście. W ogóle tak na marginesie, patrzcie, jaki dziwny bug mam w tym celowniku mechanicznym w tym Emtarze, bo na tym celowniku mam jakąś ciemną teksturę, która troszeczkę mi przysłania widok. Tak samo mam często z celownikami laserowymi, jest to dziwna sprawa i chyba występuje tylko na PC-cie, chociaż nie wiem, nie widziałem, żeby ktoś taki błąd miał na konsoli. Ale okej, trochę o Emtarze powiem. Emtar, tutaj całkowicie goły w ogóle to jest Emtar, naprawdę jest zajebistym pistoletem maszynowym, ma zasięg praktycznie szturmówki, ma mały odrzut i przede wszystkim mobilność pistoletu maszynowego. Naprawdę nie doceniałem tego Emtara, nie grałem nim po prostu, bo mi się nie podobał. Ja wiecie, mam taką dziwną tendencję, że gram brońmi, które mi się podobają z wyglądu, z brzmienia i tak dalej. Emtar mi się nie podobał, nie grałem nim, no i jakoś w tym meczu naszła mi ochota na tego Emtara. No i sobie zagrałem i właśnie ten gameplay z tego wyszedł i wam powiem, że naprawdę dobra broń, chyba jeden z najlepszych pistoletów maszynowych w Ghoście. Chociaż tu bym się jeszcze zastanowił nad Wektorem, chociaż no nie wiem naprawdę co o tym sądzić. Ogólnie Emtar mi się spodobał, no i chyba sobie nim troszeczkę więcej pogram, ale nie o tym będę mówić dzisiaj, bo jak wiecie, zawsze w moich filmikach najpierw wypowiadam się na temat gameplaya, trybu gry, czy tam broni, którą gram, a później dopiero przechodzę do tematu, także w tej chwili przechodzimy do tematu. A dzisiaj chciałem co nieco wspomnieć o GeForce Experience i Shadowplay, dzięki którym właśnie powstał ten gameplay. Jest to zajebista sprawa, która naprawdę ratuje mi życie, jeśli chodzi o granie w Ghosta. Ale od początku, co to jest GeForce Experience? Jest to taki program, oczywiście darmowy, dostępny dla większości użytkowników kart GeForce Nvidia, nie pamiętam z jakich serii, ale większość obsługuje. Ten program ogólnie wykrywa nam jakby nasze parametry naszego peceta, wykrywa gry, które obsługuje, tak w ogóle na marginesie to Ghost jest obsługiwalny. I optymalizuje nam daną grę jakby pod nasz pecet, dzięki czemu mamy i dobrą jakość i mamy zajebistą płynność. Jak widać, ten gameplay właśnie był nagrany tym Shadowplay, o którym zaraz powiem, i przy włączonym GeForce Experience, który właśnie zoptymalizował mi tą grę. I jak widać, płynność jest naprawdę zajebista. Tak, to naprawdę można grać w Ghosta, bo w sumie w Ghoście jedyne, co mi tak bardzo przeszkadzało, to właśnie te ścinki. Może nie spadki FPS, ale ścinki to jest po prostu coś strasznego, bo nie można celować w przeciwnika tak, jak się na przykład celowało w MW3 czy w Black Opsie 2, bo po prostu, kiedy szybciej przesunę jakby, obrócę się myszką, to nagle mam taką ścinkę, że nie wiem, gdzie się znajduję. Po prostu to jest tragedia. I tutaj w ogóle tego nie było właśnie. Naprawdę zajebiście się gra, jeśli jest taka dobra płynność. Ale nie o tym. Jeszcze o tym Shadowplay wspomnę. Właśnie dzięki temu ten gameplay został nagrany. Shadowplay jest to taki jakby program do nagrywania, taka funkcja w sumie w GeForce Experience, która pozwala nam nagrywać naszą rozgrywkę w danej grze. I co jest zajebistego w tym, że możemy albo nagrać tak jak zwykłym Frapsem czy DxStory filmik, czyli na przykład naciskamy jakiś tam dany klawisz i zaczyna się nagrywanie, naciskamy jeszcze raz ten sam klawisz, żeby te nagrywanie przerwać. Ja jednak użyłem tutaj innej ciekawej opcji, opcji cienia właśnie, to jest zajebista rzecz. Opcja cienia polega na tym, że po prostu program nagrywa nam na okrągło grę, także mamy zawsze dostęp do tych ostatnich 20 minut naszej rozgrywki. I jeśli coś ciekawego w ciągu tych 20 minut się jakby zdarzy, naciskamy dany klawisz, w moim przypadku jest to F10, i ostatnie 20 minut naszej rozgrywki się nam zapisuje. I tak właśnie zrobiłem w tym gameplayu. Nagrałem ten gameplay, przepraszam, od razu nacisnąłem F10 i oto gameplay mam nagrany. Tak samo mogę łatwo właśnie Kema nagrać. Jak widzicie tutaj, dzięki temu, że gra była tak zajebiście płynna i po prostu nie było kompletnie żadnych ścinek, nagrywało mi cały czas bez ścinek, także poczułem się tak pewnie, tak dobrze, że
Naprawdę celność tutaj mi zajebiście wzrosła. Celuję tak, jak właśnie chciałem celować. Tak jak się nauczyłem w poprzednich częściach Call of Duty. I naprawdę się z tego cieszę, że taki program właśnie powstał. Jeśli będziecie chcieli, mogę wam pokazać, jak tego programu używać w osobnym filmiku. Napiszcie, czy chcielibyście właśnie, żebym takie coś wam pokazał. Tutaj gameplay się kończy. Bardzo intensywny i całkiem krótki gameplay jak na TDMA i na standardy, że tak powiem, Ghosta. Wynik tutaj, jaki uzyskałem, to... Hello? Nawet nie widzę, bo mam takie piksele na ekranie. To było 26 chyba na 6, czy na 3, czy coś w tym stylu. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żebym wam pokazał, jak używać tego programu Shadowplay i GeForce Experience i jak zoptymalizować Call of Duty Ghost na PC, żeby po prostu grało się płynnie, fajnie i przyjemnie. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych moich gameplayach. No i cześć!